Pokój nauczycielski, serce szkoły, miejsce, w którym nauczyciele dyskutują, wymieniają się opiniami, inspirują się i pomagają sobie. Oczywiście, raz wychodzi to lepiej, a raz gorzej, ale niezaprzeczalnie pokój nauczycielski jest ważnym, choć dla wielu tajemniczym miejscem w życiu szkoły. A zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdybyśmy mogli wybierać pokoje nauczycielskie? Być w kilku naraz? Tworzyć jakość w edukacji opartą na wymianie doświadczeń nie kilkudziesięciu, a tysięcy praktyków. Przecież istotą edukacji jest ciągły rozwój, przede wszystkim nauczycieli. A od kogo uczyć się najlepiej? No jak to od kogo? Od innych belfrów. Taką możliwość daje nam dołączanie do grup na Facebooku zrzeszających pasjonatów edukacji. Grup zebranych wokół konkretnego przedmiotu, grupy wiekowej, technologii i innych tematów, które mają bezpośredni wpływ na to, jakimi nauczycielami jesteśmy. Co najważniejsze, bycie w tych grupach nie wiąże się z żadną opłatą, a wielokrotnie dowiesz się z nich więcej niż z niejednego płatnego szkolenia. Dziś przygotowałem dla Was propozycję kilku grup dla nauczycieli, od których moim zdaniem warto zacząć swoją przygodę. Aby do nich dołączyć, wystarczy, że masz lub założysz swoje prywatne konto na Facebooku. Nauczyciele chemii. Wybaczcie, ale nie mogłem zacząć inaczej. Oto grupa, która powstała we wrześniu 2015 roku i łączy już ponad 2000 nauczycieli chemii z całej Polski. Jest to też grupa, z której osobiście czerpię najwięcej inspiracji i pomocy w tym, żeby moje lekcje były, mimo trudnych tematów, bardziej wow. Wam polecam poszukanie grup zrzeszających nauczycieli waszego konkretnego przedmiotu, na przykład poloniści z pasją, kreatywna matematyka nauczyciele czy superbiolog. Lekcje z wychowawcą. Bycie wychowawcą jest wyzwaniem, które zrozumie tylko drugi wychowawca. A co jeśli w jednym miejscu w sieci spotka się ich prawie 30 tysięcy? Dzieją się cuda. Ta grupa powstała w listopadzie 2016 roku i jest miejscem, gdzie nauczyciele wychowawcy z każdego etapu edukacyjnego wypracowują wspólne pomysły, wymieniają się wzorami dokumentów i dyplomów, czy inspirują wzajemnie scenariuszami kreatywnych lekcji. Znajdziecie tutaj też wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, z którymi wielu z nas spotyka się w codziennej pracy. Digitalni i kreatywni. Nauczyciele z pasją. O tej grupie przeczytamy, że powstała po to, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem z wykorzystania różnorodnych narzędzi TIC, metod aktywizujących i nieszablonowych sposobów prowadzenia lekcji. No i to wszystko jest prawdą. W digitalnych spotkasz prawie 20 tysięcy nauczycieli, którzy od września 2018 roku wspólnie uczą się nowoczesnej strony edukacji. Zaproś mnie na swoją lekcję. Moje propozycje zakończę dość nietypowo. Proponuję Wam jedną z najmłodszych, a jednocześnie najciekawszych grup dla nauczycieli. Grupa powstała w maju 2020 roku i łączy już ponad 2000 nauczycieli i nie tylko nauczycieli, którzy odwiedzają się na swoich lekcjach online. To swoista giełda spotkań, które być może są świetnym sposobem na wzbudzenie w uczniach ciekawości. Te spotkania to bezpłatna inicjatywa społeczna edukatorów. Myślę, że warto ją docenić i z niej skorzystać, bo to coś bardzo wyjątkowego. Na koniec mam do Was prośbę. Pamiętajcie, że ta krótka lista to dopiero początek przygody z grupami dla nauczycieli na Facebooku. Jest ich dużo, dużo więcej i teraz to Wam zostawiam szukanie swoich wysp, skarbów, inspiracji, motywacji, energii. Mam nadzieję, że dzięki społecznościom na Facebooku każdy z Was znajdzie pokój nauczycielski, którego szuka i który pozwoli mu rozwinąć swoje nauczycielskie skrzydła.